Jeszcze raz witam wszystkich na wieczornym nabożeństwie. Bracia i siostry, modlę się do Boga cały czas i wstawiam i wierzę w to. Bóg podtrzymuje mnie a sercu, że wielu ludzi tu przyjdzie. Gdziekolwiek ludzie zwiastują, bracia i siostry zwiastują Ewangelię. Tam jest Królestwo Boże. Tam jest Królestwo Boże. To jest w prawie Bożym. I Bóg jest wierny temu. I ja wierzę w to, że tutaj Królestwo Boże, tak jak to ziarko gorczyczne, z małego powstanie duży krzak, powstanie duże drzewo, gdzie wielu ludzi będzie przychodzić i będą mieć ochronę Bożą, będą mogli się schronić właśnie pod tym drzewem. Kochani, jest to wspaniałe, kiedy my możemy polegać na Bogu. Nie na sobie, ale na Bogu. Bądźmy wierni. Bądźmy wierni, bo wierności jest miłość. Miłość ma wierność. Jeśli nie jesteśmy wierni, to nie ma w nas miłości. I tylko Bóg może dać tą miłość, miłość agapę, miłość tą, która jest wieczna. I w tej miłości jest wiele cech wspaniałych, które Bóg posiada i chce nam On właśnie przepisać te cechy, dać nam, abyśmy je tutaj używali, abyśmy w tej miłości chodzili. Łatwo jest mówić, kocham Cię, jeśli jest wszystko dobrze. Gorzej jest powiedzieć człowiekowi, który przeciwstawia się Tobie albo źle uczynił, coś zrobił złego w Twoim życiu, że go kocham. Dalej, mimo tego, że ta osoba, ona coś złego zrobiła, mimo tego ją kocham. Przebaczam tej osobie i ją kocham. I jeśli będzie żądała jakąś pomoc, to przyjdę i pomogę. To jest ta właśnie miłość Boża. To jest ta cecha, kochani. Dlatego cały czas módlmy się o to, aby posiadać tą właśnie szczególną miłość Bożą. Człowiek nie ma miłości. No, człowiek jest chwiejny w swoich myślach, w swoim życiu. Człowiek nie zna swojego serca, ale Bóg zna serce człowieka. I Bóg zmienia te serce na swój obraz i podobieństwo, na swój charakter, kochani, na swój charakter. Ale co musimy uczynić i zrobić, żeby mieć charakter Boży, żeby Go poznawać i żeby Boga rozumieć? Musimy być wierni Jemu. Musimy być wierni Jemu. Kochani, jakbym odsłonił tak, powiedzmy, kotarę duchowego świata. I to chciałbym właśnie przekazywać braciom i siostrom, ludziom, którzy chcą poznawać głębiej Boga. To naprawdę można by było zrozumieć, że jestem nikim bez Boga. Pusty. Ta kotara, która by się odsłoniła i pokazała życie człowieka, wady jego, jakie są, wtedy człowiek by padł na kolana: Panie, jestem nikim przed Tobą. Jak wielu ludzi mówi: ja jestem pokorny, ja mam miłość. Ja jestem człowiekiem, który naprawdę nikomu źle nie życzę. Wiele doświadczyłem razy w swoim życiu sytuacji, której Bóg powiedział do mnie: no, jednak muszę Ciebie zmieniać. Przychodzą pewne doświadczenia, gdzie człowiek, kiedy
nie jest wierny Bogu, zaczyna iść swoimi śladami, swoimi krokami i oczywiście stoi za tym bunt. Ale kiedy człowiek jest wierny Bogu, boli w środku, mocno, serce drży, głowa boli, czasami nie można spać, ale Panie, Ty jesteś wierny, Ty dajesz tą miłość. Panie mój, tylko Ciebie chcę, tylko chcę słuchać i być posłuszny Tobie, bo wierzę w to, że Duch Święty da mi radość w najgorszych chwilach, w najgorszej sytuacji mojego życia. I ta wewnętrzna radość, wewnętrzna miłość, ona wypełnia nas w ciężkich chwilach i sytuacjach. To jest Bóg. I mało tego, dajesz nam nadzieję. Nadzieja, która nie zawiedzie. Jeśli mamy wiarę, jak ziarko gorczycy, ta nadzieja nie zawiedzie. Kochani, Bóg stanie za tym, dlatego że On jest wierny Słowu swojemu. Bądźmy Jego naśladowcami. Bądźmy wiernymi chrześcijanami, wykonującymi. Jak to Jezus powiedział, braćmi, siostrami i matką są ci, którzy słuchają słowa mojego i wykonują. Nie tylko słuchają, ale i wykonują. Chciałbym powiedzieć, że w ciężkich chwilach i w sytuacjach, bo każdy przechodzi burzę w swoim życiu, wykonuj słowo. Stań z Bogiem. Idź za Bogiem, a Bóg ci pomoże. Bo Bóg chce właśnie pomóc tobie w ciężkich chwilach. Nie tylko, kiedy jest dobrze nam, ale w ciężkich chwilach chce pomóc, abyś wiedział, że nie jesteś sam. Dzisiejszym przesłaniem jest miłość i wierność. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Popatrzmy. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Przy powieści 16:6 mówią nam. Kto pielęgnuje drzewo figowe, a więc mówiłem tu już wcześniej o Bogu, kto jest wierny Bogu, można by tak byłoby powiedzieć w cudzysłowiu, spożywa Jego owoc. Bóg, kiedy będziemy pielęgnować tą wierność dla Boga, Bóg cię wynagrodzi. A kto wiernie służy swemu Panu, jest czczony. Przyjdzie czas, że dostaniemy koronę zbawienia. Koronę, którą Bóg nam włoży i będziemy z Nim na wieki. Czyż to nie jest piękne, kochani? Ale mamy być wierni Jemu, Bogu Najwyższemu. Biblia mówi, że miłość i wierność oczyszcza od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Kochani, mógłbym powiedzieć więcej, że mam życie wieczne w Jezusie Chrystusie. I myślę, że to, co otrzymaliśmy przez łaskę od Boga, jest największym darem dla człowieka. Życie wieczne. Nic nie ma lepszego dla człowieka, jak żyć z Bogiem na wieki. Jak być z Nim w jasności, światłości, w prawdzie i Jego sprawiedliwości, w Jego radości, kochani. Radość tutaj to jest tylko, człowieka radość to jest tymczasowa. Kupujesz samochód nowy i cieszy się nim tydzień czasu. Później on brudny jest, zakurzony, już się nie cieszysz. Ale tam ta radość jest wieczna. Będziesz cały czas się cieszyć i radować. Czy wierzysz w to? Dlatego, że Bóg jest miłością. Wielu ludzi uważa się za dobrych i sprawiedliwych, pomagając ludziom, źle nikomu nie życząc, myślą, że są blisko Boga i idą do nieba. Ale kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, kochani, coś złego w życiu, wtedy występuje złość i obgadywania, a nawet dochodzi do zemsty i nieprzebaczenia. Czyż nie jest tak? Taka jest natura człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ koniec wersetu, jaki czytałem w przypowieściach, mówi nam, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Jeśli człowiek nie ma bojaźni Pana, będzie obgadywać, nawet nie przebaczy człowiekowi drugiemu.
Przebaczenie jest to prawo Boże. Jeśli człowiek nie przebacza, w tym momencie zapiera się prawu Bożemu. To jest jak sąd, prawo sądowe. Nie musimy modlić się do Boga, aby przebaczyć człowiekowi. Po prostu przebaczam, ponieważ Bóg mi przebaczył. To jest prawo, które Bóg dał dla nas. Musimy przebaczyć drugiej osobie i zostawić tę sytuację na sąd Boży. Bóg ma osądzić tę sprawę. Musimy przebaczać bratu i siostrze, dlatego że Bóg nam przebaczył. W bojaźni jest miłość, pokora i respekt. W bojaźni jest miłość, pokora i respekt. Bracia i siostry, bojaźń przyprowadza nas do Chrystusa. Czyż nie tak? To bojaźń przyprowadza nas do Chrystusa. Duch Święty pokazuje nam, że jesteśmy grzeszną osobą, że bez Boga nie idziemy do nieba, nie mamy życia wiecznego. Bóg objawia nam tę bojaźń, że jeśli nie przyjmę Jezusa Chrystusa do swojego serca, jeśli z Nim nie będę tutaj chodził, nie będę czytał Słowa Bożego, czy naśladował Go, to w tym momencie odchodzę od Niego. Wtedy idę na potępienie. Jesteśmy, kochani, upadłą naturą. Jezus Chrystus poprzez swoją ofiarę na krzyżu chce, abyśmy przyszli do Niego i byli oczyszczeni, usprawiedliwieni od wszelkiego grzechu. Po to właśnie Jezus Chrystus poszedł na Golgotę, poszedł na krzyż, abyśmy byli oczyszczeni od wszelkiego grzechu. Dalej, Bóg jest taką miłością, że chce dać swoją miłość dla nas. Chce nam dać doskonałą miłość. Nie miłość fileo, przyjacielsko. Dzisiaj ja kocham, a jutro już odchodzę od tej osoby, ponieważ ta osoba przykrość mi zrobiła. Doskonała miłość, jaką Bóg ma, On chce wlewać nam poprzez Ducha Świętego. Bo miłość Boża usuwa wszelką bojaźń i strach. Miłość Boża usuwa wszelką bojaźń i strach. Kochani, jeśli potępiasz się, że pewne rzeczy nie wykonałeś w swoim życiu i Bóg tego nie lubi, nienawidzi, to w tym momencie wiesz o tym, że jesteś pod prawem szatana. Szatan ciebie atakuje. Szatan chce wszystko zrobić, aby ciebie zniszczyć, potępić. Miłość Boża doskonała jest i nie ma w niej bojaźni, nie ma w niej strachu. Sumienie twoje jest czyste. Musimy wiedzieć o tym, że jest wróg, Boży wróg i człowieka. Jest nim diabeł, który właśnie on chce zaatakować człowieka w momencie jego słabości. I wszystko będzie robić, żeby dać depresję, rzucić tą osobę na kolana i powiedzieć, że nie nadaje się do niczego. Chce zniszczyć człowieka, diabeł. Po to właśnie on jest kłamcą, ojcem kłamstwa. Nie poddawajmy się, dlatego że Duch Święty chce wlać w nas tą doskonałą miłość. Jeśli zaprzesz się, powiesz precz szatanie w imieniu Jezusa Chrystusa, tak to Słowo Boże mówi, to w tym momencie diabeł odejdzie. Wypowiedz to w wierze. Wypowiedz ustami. Daj, nie tylko słuchaj, ale wykonuj. Użyj słowa w czyn. A wtedy dopiero zobaczysz, że coś się stanie w twoim życiu, że zaczynasz nabierać radości, zaczynasz widzieć jasność, zaczynasz coś w sobie widzieć, że po prostu chcesz kochać Boga, chcesz Jemu służyć, chcesz Jego naśladować. Ponieważ Duch Święty stanie za tym, za twoim słowem. Bóg walczył za Izraela, ale Izrael musiał wejść do ziemi Kanaan i walczyć z przeciwnikami. Z różnymi plemionami. Musiał walczyć, aby po prostu
mieć coraz więcej ziemi, coraz więcej i coraz więcej. Dlatego Bóg powiedział do Jozuego: idź i walcz, nie bój się, a ja stanę za tobą. Bo ja będę z nimi walczył, ale my musimy coś w tym kierunku zrobić. My musimy iść do właśnie tej ziemi Kanaan, iść do miejsca radości, do miejsca miłości, Bożej miłości. Wtedy będziemy mocni i silni. Będziemy ufać Jemu. To jest właśnie wiara. 1 Jana 4, 17-18 mówi nam: w tym miłość doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Popatrzmy. W tym miłość doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. O kim jest mowa? O Jezusie Chrystusie. A żebyśmy Go naśladowali. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Biblia uczy nas i wychowuje, kochani. A więc jeśli będziemy doskonało mieli miłość, jeśli będziemy naśladować Jezusa Chrystusa, to na dzień sądu będziemy, kochani, będziemy zachowani. Będziemy mieli tą właśnie ufność, że staniemy przed Bogiem czystym, bez skazy, właśnie w Jezusa miłości, doskonałej miłości. Bracia i siostry, mógłbym powiedzieć, parafrazując, że będąc na morzu swojego życia, jesteśmy tak naprawdę sami i pływając po tym morzu swojego życia, jesteśmy bezsilni. Chciałbym tutaj przedstawić taki obraz, może rysunek, jak wyglądamy, jak każda osoba wygląda, kiedy jest odpowiedzialna już za swoje życie. Tak jakby pływała sama po morzu. Jest rodzina, ale kochani, kiedy umieramy, nikt nam już nie pomoże. I dlatego my sami pływamy po morzu swego życia. Jesteśmy bezsilni z myślą tą, że w każdej chwili utoniemy. Ale chciałbym ci powiedzieć, drogi rodaku, że jest bardzo blisko, bo zaraz przy tobie koło ratunkowe. Ono jest zaraz blisko każdego człowieka, które zostało rzucone 2000 lat temu. Boża miłość, którą mówi: uchwyć się tej miłości, tego koła miłości, a zostaniesz uratowany. I kiedy wiernie będziesz trzymać się tego koła ratunkowego, to na pewno nie umrzesz. Na pewno, wiedz o tym, że na pewno nie umrzesz. Bądźmy wierni do końca, trzymając się kotwicy duszy pewnej i niezachwianej. Kotwicy duszy pewnej i niezachwianej. Kto jest kotwicą duszy? To jest Jezus Chrystus, który rzuca kotwicę dla nas, abyśmy byli stabilni w Nim. W Jezusie Chrystusie, mocni i silni, nie poddawali się. Hebrajczyka 6:18-19 mówi nam, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaliliśmy, popraćmy, my, którzy ocaliliśmy. A więc będąc na tym morzu, tak jak mówiłem w tej przepowiedni, jesteśmy sami na tym morzu i trzymamy się tego koła ratunkowego Jezusa Chrystusa, czy kotwicy duszy, ocaliliśmy wtedy. Biblia mówi, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymajmy się jako kotwicy duszy. Popatrzmy. Pewnej i mocnej, sięgającej aż pod zasłonę. Bracia i siostry, Biblia mówi o dwóch wydarzeniach, czyli o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Mamy dostęp do Niego w każdej chwili, do miejsca
Najświętszego, z nadzieją tą, że wejdziemy do ziemi obiecanej, a tą ziemią jest ziemia w niebie. Tam nowe Jeruzalem, kochani, miasto, które jest przygotowane dla nas. Czyż to nie jest piękne, że możemy tutaj po tej ziemi już myśleć o tym, że kiedy odejdziemy, to mamy swój dom. Bóg przygotował dla nas dom. Tam właśnie w niebie, w górze. Czym się możemy zamartwiać tutaj na ziemi? My jako chrześcijanie, którzy mamy Ducha Świętego, oczywiście są pewne uciski, ja nie mówię, że nie, że są pewne doświadczenia, mamy uczucia, ale kochani, to są przejścia, ale kiedy spojrzysz na Boga, w tym momencie wiedz jedno, że będziesz miał tą iskrę zachęty, iskrę radości, że jednak domem moim jest tam właśnie Nowe Jeruzalem w niebie, które Ojciec mój przygotował. Ja jestem Jego dzieckiem. Bo kiedy On mnie wybrał tam właśnie do swojego miasta, do Nowego Jeruzalem, stałem się Jego dzieckiem. Przyznałem się do Niego i powiedziałem, że Ojcze, Abba, bądź moim Ojcem od dzisiaj. Chcę Ciebie naśladować. Pragnę Ciebie. Chcę iść wiernie za Tobą i służyć Tobie tutaj na ziemi. Nic nie może przeszkodzić nam. Żadna wysokość, żadna głębokość, żadni aniołowie, diabeł, nikt, człowiek nie może zabrać miłości Bożej. To Biblia mówi. Sami możemy tylko się zaprzeć Boga. Kochani, chciałbym zachęcić nas wszystkich w ciężkich chwilach i ciężkich sytuacjach, abyśmy nie poddawali się, ale abyśmy wierzyli Bogu, że Bóg, On ma plan dla każdego z nas. Ma plan dla tego Kościoła, ma plan dla Ciebie osobiście, że możesz w domu, gdziekolwiek jesteś, wykonywać plan Boży, być w planie Bożym. To, kochani, tak jak już byś był w niebie. Jesteś pewny w tym momencie, że Bóg stoi za Tobą. Psalmista 31, 24, 25 mówi nam: miłujcie Pana, wierni Jego. Pan strzeże wiernych. Popatrzmy, Pan strzeże wiernych. A wyniosłemu odpłaca tak, jak zasługuje. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne. On mówił tak samo to w Starym Testamencie i mówi w psalmie, mówił do Jozuego i tak samo mówi w Nowym Testamencie. A serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Mamy mieć nadzieję w Panu cały czas. Mamy mieć serce gorące. Popatrzmy, wielu ludzi w Starym Testamencie, wielu apostołów przechodziły ciężkie chwile i doświadczenia. 11 apostołów umarło śmiercią nienaturalną. Oddali życie za imię Jezusa Chrystusa. Byli prześladowani. Chrześcijaństwo nie jest łatwe, ale ma głęboką radość, wewnętrzną radość, ponieważ my już nie należymy do tej ziemi. Nasze ciało już nie jest ciałem, który prowadzi naszego ducha, ale my prowadzimy ciało. Paweł mówił, że weź swoje ciało jak konia za uzdę, aby nie cwałował, aby nie prowadził ciebie w lewo i w prawo. Bo jeśli będziesz w Bogu, to wiedz o tym, że ty będziesz zwyciężał nad pożądliwościami swojego ciała. Bo Duch Święty będzie ci pomagać w tym. W tych wersetach, których czytałem, kochani, psalmista mówił o miłowaniu. Abyśmy miłowali Pana, Boga, abyśmy nie byli wyniosłymi, bo Pan odpłaci w sprawiedliwości swojej. Bądźmy mocni. W czym? Właśnie mówiłem, w doświadczeniach, czyli w atakach nieprzyjaciela diabła. Nieprzyjacielem naszym jest wróg diabeł, a serce niech będzie dzielne w przetrwaniu tych złych ataków, tych złych doświadczeń. Czasami Bóg dopuszcza do doświadczeń, ponieważ tak jak Joba dopuścił do doświadczeń, ponieważ chce, aby nasza wiara wzrosła, abyśmy byli mocni w Panu. Bo przyjdą chwile i sytuacje może jeszcze gorsze. Nie wiadomo, nikt o tym nie wie, tylko Bóg wie.
Kochani, kiedy pracuję z chłopakiem, który jest z Iraku, on mi opowiada, jakie tam jest chrześcijaństwo. On mówi, że przy broni spał przez wiele lat. On nie spał spokojnie. Tak jak my tutaj idziemy o 10 czy 11, 12 godzinie i spokojnie śpimy do 8 godziny. On trzymał broń i spał na tej broni. Chrześcijanin, nie muzułmanin, chrześcijanin. I spał przy tej broni, ponieważ bronił swoją rodzinę. Bo w każdej chwili muzułmanie mogli wpaść i zabić jego rodzinę. To jest prześladowanie. W telewizji pokazują, tam właśnie on opowiadał, że modlą się w kościele ludzie i wychodząc z kościoła, z budynku, nagle stoją muzułmanie i biorą chrześcijan i tępym nożem ucinają głowy. Na kolanach ich biorą i ucinają głowy. Jeśli nie zmienisz religii, w tym momencie zginiesz. Takie jest prześladowanie. W krajach europejskich, tutaj w Ameryki, gdzie żyjemy, jest cielanka. I ciężko nam się przebić właśnie w tych takich chwilach doświadczeń. Można by było powiedzieć lekkich doświadczeń. Bo chleba mamy pod dostatkiem tutaj w Kanadzie. I też tak samo w Europie. Tam ludzie z głodu umierają. I czasami się załamujemy, kochani. Trwajmy z Bogiem, przy Bogu. I Bóg da nam siłę i radość. Jeden z redaktorów, który pojechał do Afryki robić zdjęcia, nie był chrześcijaninem. Był jakimś tam redaktorem, robił zdjęcia dla gazety. I widział człowieka wychudłego na ulicy, klęczącego, bez chleba i bez jedzenia. I widać było, że długi czas, spoglądając na tego człowieka, że długi okres czasu on nie miał nic w ustach. I prawie omdlewał. Prawdopodobnie bardzo długo on już nie miał nic w ustach. Ale filmował tego człowieka klęczącego. A ptak, duży ptak, sęp, patrzył na niego, kiedy on w końcu upadnie, kiedy będzie jego po prostu jadł. Kiedy to ciało będzie zjedzone. I wiecie, ten redaktor, który kręcił ten film, czy po prostu zdjęcia robił, widział na własne oczy, jak ten człowiek w końcu upadł i ptak zaczął jeść jego ciało. Tam jest walka o życie, o przetrwanie. Redaktor nie wytrzymał, poszedł i powiesił się, ponieważ nie mógł tego przeżyć, że takie sytuacje na ziemi się dzieją. Kochani, my sobie nie zdajemy sprawy. Byłem w Afryce i widziałem, jak ludzie żyją tam. Chcę zobaczyć biedę? To jedź do Ugandy. Trwajmy w Panu. I cieszmy się z tego, co mamy tutaj, w Kanadzie. Bądźmy wierni Jemu. Jak czasami byle jakaś sprawa tam, czy w kościele, czy w domu, jakaś sprawa jest malutka i już nie mamy wierności. Odchodzimy. Poddajemy się. Wiecie, a diabeł z tyłu zaciera ręce i cieszy się i mówi, widzisz, jaki ten człowiek jest wierny. Chciałbym powiedzieć, co mówi nam encyklopedia o wierności. Wierność, zachowanie zgodności między słowami a czynami. A więc jeśli wypowiadamy słowa, wtedy musi być zachowany też i uczynek. Postępowanie zgodne z wyznawanymi zasadami. Wierność nie jest
narzuconym zakazem. To nie jest narzucone. To ma wypływać z nas, z serca. Ale dobrowolna umowa małżonków lub partnerów, świadomych wielu niebezpieczeństw i zagrożeń swej miłości. Popatrzmy, kiedy małżeństwo jest wiele niebezpieczeństw. Tak jak mówiłem w tym świadectwie, że człowiek spał na broni, żeby po prostu strzec swojej rodziny. Oznacza deklarację dobrej woli dla ochrony i miłości małżeństwa i rodziny. Encyklopedia mówi nam o wierności małżeńskiej. Popatrzmy, czy my nie jesteśmy oblubienicą, małżonką Chrystusa. My jako chrześcijanie, kiedy deklarowaliśmy się dla Jezusa Chrystusa, że będziemy wiernie Jemu służyć, że On niech się stanie naszym Panem życia. Jest to wypowiadanie słów. Z naszej nieprzymuconej woli. W objawieniu Jana mówi nam 21:9. Bóg pokazał Janowi oblubienicę, małżonkę baranka, nowe Jeruzalem wstępujące z góry. A więc tu jest mowa o Kościele. O ludu Bożym, który zadeklarował się, że są oni właśnie chrześcijanami, małżonką Boga. Bracia i siostry, można być wiernym w dobrej sprawie i złej. Dlatego tu jest potrzebna też mądrość, którą Bóg daje tą mądrość. Można być w dobrej sprawie i złej wierny. Komu jesteśmy wierni? Komu służymy? Jak już mówiłem, są dwa królestwa. Królestwo szatana i Królestwo Boże. Nie ma nic pomiędzy. Człowiek, który jest przeciwny prawu Bożemu, a więc Słowu Bożemu, automatycznie służy i jest wierny diabłu, czyli drugiemu panu. Przypomina mi się historia księcia Radziwów. Może przejdę teraz na historię Polski, który zdradził ojczyznę i oddał się Szwedom. W czasie spotkania z oficerami książę Radziwów powiedział, że już nie będzie służył pod sztandarem polskim. Czyż nie tak? Ale będzie służył pod sztandarem szwedzkim. Większość oficerów odeszła od niego i nazwała go zdrajcą. I to jest prawda. Gdy książę umierał, przy jego łożu był sługa, który powiedział: zróbcie ze mną, co chcecie, nawet zabijcie. Ten sługa był wierny do końca księciu swemu, księciu Radziwów, tylko że w niesłusznej sprawie. Miejmy mądrość, komu mamy służyć i komu mamy być wierni. Bracia i siostry, co chciałbym przez to powiedzieć? Jeśli ten sługa by był wierny Polsce, narodowi, czyli krajowi swemu, a nie polegałby na człowieku, księciu Radziwów, to byłby szanowany i chodził w zwycięstwie. Czyż nie tak? Jakby przyłączył się do oficerów, którzy nazwali księcia Radziwów zdrajcą, by chodził w zwycięstwie, by był szanowany. Był wierny, ale w złej sprawie. Niestety w chrześcijaństwie wielu ludzi polega na człowieku, a nie na Bogu. I taka jest prawda. Powinniśmy polegać tylko na Bogu. Czytać Słowo Boże, aby nas nauczało i wychowywało. Aby przygotowywało do dobrych dzieł Bożych. Przypowieści 13:15 mówi nam: zdrowy rozsądek daje życzliwość, lecz droga niewiernych prowadzi do zguby. Zdrowy rozsądek daje życzliwość. Miejmy tą mądrość, miejmy rozsądek, jak mamy służyć. Jak mamy prowadzić życie chrześcijańskie. Bo czasami wielu chrześcijan nie są przykładem dla tego świata. Bracia i siostry, o kim tu jest mowa? O osobie, która jest niewierna Bogu, uważa się za chrześcijanina, a nim nie jest, ponieważ grzech przerasta w jego życiu. I będąc
jedną nogą w świecie, a drugą z Bogiem. I tak czasami bywa. Widziałem wielu chrześcijan, ale słowa wierności, które wypowiedziane były na samym początku, zostały zapomniane. Ludzie czasami, kiedy wzrastają w Bogu, idą w świat, czasami są z Bogiem, czasami bez Boga, oddawają swoje życie po prostu innemu Panu. Panem tego świata jest diabeł. Panem wszystkiego jest Bóg. Popatrzmy, jaka przebitka jest. Komu mamy służyć? Bogu? Całkowicie, 100%? Czy tylko diabłu, który jest on tylko Panem świata? Przypomina mi się dowcip o chrześcijaństwie, chrześcijaninie, który siedział na płocie z myślą tą, że troszkę może być w świecie, troszkę być z Bogiem. Nie wiedząc o tym, że płot należy też do świata, czyli diabła. Bóg chce człowieka 100%, a nie 99%. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus Chrystus, a więc po wypowiedzeniu słów już nie ja żyję, ale jestem wierny i posłuszny memu Panu Jezusowi Chrystusowi. W Mateusza 6,24 pisze nam, nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugiego pogardzi. Nie może Bogu służyć i mamonie. Popatrzmy, Bóg przedstawia sprawę jasno. Nie można dwóm Panom służyć. Mamy po prostu iść na całego za Bogiem. Aby Jemu służyć, Panu Jezusowi Chrystusowi. W dzisiejszych czasach jest niebezpieczeństwo, zwłaszcza tutaj, co, jak mówiłem, w tych bogatych krajach europejskich, tutaj amerykańskich. A mianowicie pieniądze, one właśnie służą człowiekowi. I czasami chrześcijanie o tym zapominają. Ja nie mówię, że pieniądze są złe, tylko miłość do pieniędzy jest grzechem. Z jakiego źródła te są pieniądze? To jest druga rzecz. Czy są uczciwe? Czy to się Bogu podoba? Przypomina mi się w Biblii o bogatym człowieku. Chciałbym tutaj właśnie troszkę przedstawić tą sprawę. Zbliżyć ją, rozjaśnić. Który szukał życia wiecznego. Przepraszam. Mateusza 19, 16-22. Jest tu ciekawa rzecz opisana właśnie w tych wersetach. I czytając, zastanawiałem się nad tymi wersetami. Przyszedł młodzieniec do Jezusa, pytając się, co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. Jezus mu opowiedział, przypominam, powiedział, co mam czynić, abym osiągnął życie wieczne. A więc chodziło o jego życie wieczności. Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, przestrzegaj przykazań, których odpowiedział młodzieniec. Jezus odpowiedział, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Młodzieniec odpowiedział Jezusowi, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegoś mi jeszcze nie dostaje, a więc brakuje mu czegoś, żeby osiągnąć właśnie to wspaniałe życie wieczne. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Jezus prosto powiedział temu człowiekowi. Jeśli chcesz być ze mną, sprzedaj całą majątność. Mało tego i naśladuj mnie. A więc bądź mi wiernym, mógłbym powiedzieć. A gdy młodzieniec usłyszał te słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Zasmucił się ten człowiek.
Mógłbym powiedzieć, że kochał pieniądze, kochał tą swoją majętność. Nie chciał rozdać to biednym, tą swoją majętność. Nie wiedział o tym, że o wiele większa majętność jest w niebie. W 23 wersecie pisze, Jezus zaś rzekł do uczniów swoich, zaprawdę powiada wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Bożego. Mówię tu o ludziach, którzy mają naprawdę dużo majątności. Nie o ludziach, którzy wypracowują ciężką pracą fizyczną, posiadają jakiś tam domek, tylko naprawdę mają dużo majątności. I Jezus powiedział do uczniów swoich, zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Bożego. Bracia i siostry, będąc bogatym, jest ciężko naśladować Jezusa Chrystusa i być doskonałym w miłości Jego. W dalszych wersetach pisze, że łatwiej jest wejść, tam Jezus mówi, łatwiej jest wejść wielbłądowi przez ucho igielne, tu mówi dokładnie, igła ma bardzo małą dziurkę, a więc jeśli Jezus porównuje wielbłąda do ucha igielnego, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Popatrzmy, że łatwiej wielbłądowi, dużemu wielbłądowi, Bóg jest Bogiem cudów. I On może uczynić wszystko. Z niczego coś może zrobić. Jeśli przedstawia tą sprawę, że łatwiej wejdzie wielbłąd przez ucho gielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. To jest niesamowite w życiu człowieka, że człowiek, który posiada dużą majątność, jest ciężko jemu wejść właśnie do Królestwa Bożego. I pamiętamy, uczniowie się bardzo zaniepokoili i powiedzieli, to któż może być zbawiony? Oni tam mówili o swoich domach później, że oni opuścili swoje domy, rodziny i tak dalej, ale Jezus powiedział wyraźnie, że wy otrzymacie swoją nagrodę. Ale oni tam w tym momencie bardzo się zatrwożyli i powiedzieli, to któż może być zbawiony? Jezus im odpowiedział, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Popatrzmy, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga jest wszystko możliwe. A więc jest możliwe wejść bogatemu do Królestwa Bożego pod warunkiem, że pieniądze nie będą pierwsze w życiu człowieka. Nie będzie kochać tych pieniędzy. Tak jak właśnie ten człowiek, który był bogaty i szukał życia wiecznego. On kochał pieniądze bardziej jak życie wieczne. U Boga wszystko jest możliwe, kochani. Taki człowiek może mieć dar właśnie pomagania Królestwu Bożemu. Człowiek, który jest bogaty. Pieniądze nie mogą być miłością dla człowieka. W tym Mateuszu 6:10-11 mówi nam, ale bowiem korzeniem wszelkiego zła, popatrzmy, Biblia nas ostrzega, jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegają jej, zboczyli co? Z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. A więc nawet w cierpienia w różne ludzie wchodzą, mając pieniądze. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego i zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Jeszcze raz mówię, mieć pieniądze to nie jest grzech, ale kochać pieniądze, stawiać pieniądze ponad Boga jest to grzech. Jeśli Bóg mówi do Ciebie, daj pieniądze ubogim, to daj. Bóg Cię wynagrodzi. Uwierz właśnie w Boga, że Bóg jest z Tobą, że Bóg Ciebie nie opuści. Nie możemy się trzymać tutaj materialnych rzeczy, kochani. Staczajmy dobry bój wiary, uchwyćmy się żywota wiecznego, do którego zostaliśmy powołani. Czym kusił diabeł Jezusa? Popatrzmy na pustyni. Czym kusił diabeł Jezusa na pustyni, jeśli chodzi o pieniądze?
Ewangelia Łukasza 4:5-7. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka i rzekł do niego diabeł, dam ci tę władzę i chwałę ich. Popatrzmy, kusił tutaj właśnie diabeł Jezusa majątnością tego świata, ponieważ została mi przekazana. Od kogo zostało przekazane diabłu ta majątność? Od Adama i Ewy, pierwszych ludzi. I daję ją komu chcę. Jeśli więc ty dasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. Popatrzmy. Jezus Chrystus, jeśli oddałby pokłon diabłu, w tym momencie cała majątność będzie, cały świat dla Jezusa Chrystusa. Pomylił się, bo Jezus Chrystus nie przyszedł, żeby tutaj majątność mieć, tylko przyszedł, aby głosić Królestwo Boże. On nie przyszedł tutaj na świat, żeby mieć rodzinę, założyć rodzinę i mieć żonę. On przyszedł, żeby tu przekazać Królestwo Boże i wrócić z powrotem do swojego królestwa. Diabłu na pustyni nie zależało na królestwach tego świata. Zauważmy. Czy ich chwały, ponieważ zostało jemu to przekazane od pierwszych ludzi Adama i Ewy. On powiedział, że zostało mu to przekazane i daje mu komu chce. A więc diabeł może dawać komu chce. To jest prawo. Diabłu zależało na całkowitej władzy człowiekiem i Bogiem, człowiekiem, Bogiem Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus był też i człowiekiem, kiedy chodził po tym ziemi. Był synem człowieczym, Bożym. Miał ciało ludzkie. I zależało mu, diabłu, aby po prostu Jezus Chrystus, będąc królem swojego królestwa, uniżył się, pokazując tym, że Boże Królestwo jest słabsze od królestwa szatana. Popatrzmy, jeżeli Jezus Chrystus by się uniżył, w tym momencie jesteśmy na przegranej pozycji. Myślę, że wtedy nie byłoby uwolnień ludzi od demonów, ludzie by chodzili chorzy, zniewoleni i zdemonizowani. Królestwo Jezusa Chrystusa by było niżej nad królestwem szatana. Jeśli by Jezus Chrystus uniżył się właśnie tam na pustyni przed diabłem. W Łukaszu 11:20-23 mówi nam, jeżeli natomiast ja palcem Bożym, popatrzmy, Bóg zwyciężył, Jezus Chrystus zwyciężył szatana i on zaraz po tym uwalniał ludzi. W Marku pisze wyraźnie, kiedy poszedł do synagogi, tam było uwolnienie człowieka z demonów. Pokazał władzę swoją. Jezus Chrystus, że Jego Królestwo jest większe od Królestwa Szatana. I tutaj właśnie pisze w Łukaszu 11:23, jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy Królestwo Boże, gdy zbrojny mocarz, zauważmy, strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Jezus Chrystus zwyciężył diabła, diabła, królestwo szatana, tam właśnie na pustyni i stał się mocniejszy. Wziął jego łupy, tam właśnie łupy, który diabeł rządził nad ludźmi, wziął jego łupy i rozdawał po prostu to innym ludziom, aby ludzie zwyciężali. Właśnie łupy, tu chodzi głównie o zbroję, o to, co diabeł po prostu czynił i robi, nad czym on zwyciężył. I mamy dzisiaj zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa nad wszelką siłą nieczystą. Popatrzmy, czy to nie jest wspaniałe, że my w Jezusie Chrystusie mamy moc uwalniania, uzdrawiania, że
Diabeł nie ma prawa do nas poprzez wiarę. Jeśli przyjmiemy wiarą, on nie ma prawa do nas. Popatrzmy, ponieważ jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy w Jezusie Chrystusie, który zwyciężył właśnie nad szatanem, królestwo szatana, tam właśnie na pustyni. Bracia i siostry, Jezus był wierny swojemu Ojcu aż do śmierci. I dziękuję Bogu Jezusowi za to, że nie uniżył się diabłu, bo byłaby to dla nas katastrofa. Dlatego Biblia mówi w 1 Koryntian 4:20, że Jego królestwo zasadzone jest na mocy, a nie na słowie. Popatrzmy, Królestwo Boże jest zasadzone na mocy, bo On zwyciężył królestwo szatana. W Marku pisze to samo, 9:1. Powinniśmy się cieszyć, że mamy Ewangelię, która nie tylko mówi o prawach, kochani, i miłości Bożej, ale wyzwala się jej z jej moc Królestwa Bożego, która uwalnia i uzdrawia, pokazując władzę nad Królestwem Szatana. Jezus, chodząc po ziemi, pokazywał swoją władzę nad Królestwem Szatana i dał moc apostołom i wszystkim, którzy w Niego uwierzyli. To trwa to do dzisiaj. W Marku 16:15-18 mówi nam, i rzekł im, mówię tu o Jezusie, idąc na cały świat, głosi Ewangelię, kiedy Jezus odchodził do Ojca swego, idąc na cały świat, głosi Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Popatrzmy, jaką Bóg zostawił obietnicę dla nas. Tylko wierz. Jego królestwo jest o wiele mocniejsze od wszelkiego królestwa, jakie jest na ziemi, od królestwa szatana. Moja definicja wierności chrześcijańskiej jest taka. Bez względu na okoliczności, zaufałem Tobie, Panie, i idę Twoimi drogami, a w sprawiedliwości Twojej na dobre i na złe. Taka definicja chrześcijanina powinna być na dobre i na złe. Bracia i siostry, mówiłem, że wierność jest to oddanie się z własnej, nieprzymuszonej woli na dobre i na złe. To tak jak w małżeństwie albo w wojsku była przysięga, czyli rota. Będę wiernie bronił swoich granic aż do końca swoich dni. Była taka rota, była właśnie taka przysięga. Jest wiele ślubowań w życiu człowieka. Uważam, że najważniejszym ślubowaniem, jakie wypowiedzieliśmy czy wypowiadamy, jest to oddanie się całkowicie Jezusowi. Ponieważ to jest łaska i cud w życiu człowieka. Taki człowiek wychodzi z ciemności i idzie do jasności. Był martwy i ożył. Czasami, kiedy ludzie chodzą i nie znają Boga, kiedy idą po tej ziemi, oni są martwi w środku. Rozmawiając z nimi, ci ludzie nie mają poznania duchowego, nic kompletnie. Nie wiedzą, gdzie idą. Po prostu żyją dniem dzisiejszym tutaj na ziemi. I mówią, nie wiem, czy jest zbawienie, czy jest życie wieczne. A kto to wie? Martwi duchowo, kochani. I to jest wielka łaska dla nas, że Bóg nas ożywił, że my wiemy, że jest życie wieczne, że Ojciec Niebiański czeka na nas. Że nie jesteśmy samotni tutaj na tej ziemi. Przypowieścia Salomona 20:25 mówi nam, sidłem dla człowieka jest nierozważnie ślubować i zastanawiać się po założeniu ślubów. Popatrzmy. Sidłem jest. Diabeł zarzuca sidła, kochani. Skrępuje ludzi. Bracia i siostry, człowiek, który modlił się modlitwą pokutnika, że jest grzesznikiem i aby Jezus został jego Panem życia, później w swojej pielgrzymce nie odwraca się od grzechu, czyli nie jest wierny swemu Panu, to taki człowiek wpada w sidła szatana i służy diabłu. Panu tego świata. Wpada w sidła, kochani.
Ale wiedzmy jedno, że Bóg jest wierny swemu słowu i jest gotowy przebaczyć każdej osobie. Bracie i siostro, nie poddawaj się, przyjdź do Boga, a On otworzy swoje dłonie, otworzy swoje ręce, bo to jest miłość bez owzajemnienia, bezwarunkowa. On ciebie przyjmie do siebie, podniesie, uzdrowi, uwolni. Tylko spokutuj szczerze, przyjdź do Niego i spokutuj szczerze za swoich grzechów. Psalmista, popatrzmy tutaj, jaki Bóg jest wspaniały. Psalmista 89:9 mówi nam, Panie Boże zastępów. On modlił się i wołał do Boga. Któż jest jak Ty? Któż jest jak Ty? Nie ma na ziemi żadnego człowieka jak Ty, Boże. Mocny jesteś, Panie, a wierność Twoja otacza Cię. Popatrzmy, Boża wierność otacza Boga. Ta chwała, ona otacza, On jest wierny swojemu słowu. 1 Jana 1,9 mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc jeśli to Słowo Boże mówi, On jest wierny temu. I jeśli przyjdzie człowiek szczerze do Jezusa Chrystusa, On odpuści jemu grzechy. Bracia i siostry, Bóg nie może się zaprzeć samego siebie. Tylko my możemy się Jego zaprzeć i odrzucić Go. 2 Koryntian 2, 12-13 mówi nam, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. A więc jeśli z Nim wytrwamy, wiernie Jemu służyć będziemy, z Nim królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze, jest to uwarunkowanie. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć nie może. A więc On cały czas wierny jest. Jeśli my się zapieramy Jego, nie jesteśmy wierni Jego, ale On jest wierny cały czas nam, tylko my mamy przyjść do Niego. Miłość, jeszcze raz mówię, jest wolna. On przyjmie każdą osobę, mimo tego, że upadł, mimo tego, że zgrzeszył, bo On jest wierny swojemu słowu. Chwała wierności Jego otacza cały czas. Bracie i siostry, jeśli nie dochowujemy wiary, wierny jest Bóg i cały czas czeka na ciebie, abyś przyszedł takim, jakim jesteś. On ciebie nie odrzuci, On kocha ciebie miłością swoją i chce każdą osobę na tej ziemi, aby była zbawiona. Każda osoba, Bóg chce, Jezus Chrystus, aby była zbawiona, aby nie poszła w potępienie. Musisz wiedzieć, rodaku, że Słowo Boże jest uwarunkowane, ponieważ jeśli się zaprzesz Boga Jezusa na ziemi, to przyjdzie czas sądu Bożego. Przyjdzie sąd Boży, który sprawiedliwie osądzi i powie, jeśli się zaparłeś mnie, to ja się ciebie też zaparłem. I nigdy ciebie nie znałem. Nigdy Bóg człowieka nie znał, jeśli nie przyszedł do niego. Bóg stawiał łaskę, tutaj kładzie łaskę, raczej przed ludźmi. Duch Święty dotyka człowieka, że jest grzesznikiem. I Bóg chce, żeby każda osoba przyszła do niego. Nie zapierajmy się Boga, słuchając Ewangelii. To jest łaska, miłość Boża, która daje szansę każdemu człowiekowi tutaj na tej ziemi. To jest łaska, jeszcze raz mówię, i szansa dla każdego człowieka na ziemi. Jeśli człowiek się otworzy, jeśli przyjdzie do Boga, jeśli usłyszy ten głos, bo Królestwo Boże, tak jak mówiłem, jest bardzo blisko człowieka, w ustach człowieka. Wystarczy tylko wypowiedzieć, jak to mówi w Hebrajczykach 10:9. Wypowiedz ustami, a zbawiony będziesz. Objawienie Jana 9:11 mówi nam, i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywał się wierny i prawdziwy. Mowa tu jest o Jezusie Chrystusie, gdyż sprawiedliwie sądzić i sprawiedliwie walczy. On jest sprawiedliwy. On sprawiedliwie sądzi, sprawiedliwie walczy. Nie ma u niego jakichś kombinacji. Po prostu to, co on przekazuje poprzez Słowo Boże, to, jaką on daje obietnicę, jakim on jest wiernym, to jest prawda, całkowicie prawda. Tylko my mamy uwierzyć Jemu. Mamy
iść za Nim, naśladować Go, być wierny Jemu, chodzić w Jego miłości, pragnąć właśnie tą, mieć doskonałą miłość, że kiedy stanę przed sądem, nic mnie nie będzie osądzać. Stanę czysty, bez skazy, bez żadnego grzechu. I Jezus powie, wejdź, wejdź, synu mój, córko moja, do odpocznienia. I wiecznie będziemy z Nim wieczerzować. Chciałbym zachęcić nas wszystkich, jaki Bóg jest wierny, abyśmy cały czas byli wierni też Jemu. I kiedy upadliśmy, kiedy mamy jakiś problem w swoim życiu, Bóg cały czas czeka, abyśmy przyszli do Jego łaski, do Bożej łaski, do Bożej wierności i uczciwie, szczerze wypowiedzieli swoje grzechy. A Bóg wymarzy te grzechy i odpuści nam. Powstajmy, podziękujmy naszemu Panu za ten czas. Kto by chciał się pomodlić, zachęcam i zapraszam do modlitwy. Panie mój, dziękujemy Ci za ten czas. Dotykaj nas i wypełniaj, abyśmy wzrastali, abyśmy wierni byli Twojemu Słowu. Lord, bo Ty jesteś wierny. Dlatego też, Panie, prosimy Ciebie o miłość. O tą miłość agapę. Miłość bezwarunkową, kochani. Miłość, którą Ty dajesz, Panie. Dotykaj nas, wypełniaj nas. Błogosławię każdą osobę, gdziekolwiek się znajduje, w każdym miejscu, zakątku tego świata, aby nigdy nie odrzucała Boga. W jakiej sytuacji się znajdujesz? Cały czas wiesz o tym, że Bóg wiedział o tej Twojej sytuacji, kiedy jeszcze nie byłeś w łonie matki. I On chce Ciebie. On chce. On chce Ciebie podnieść, ale przyjdź do Niego szczerze. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Niech Twa chwała będzie na wieki. Dzieci Boże mówią. Amen.